Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam przed siedzibą Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przy skwerze kardynała Wyszyńskiego 6. Bardzo serdecznie zapraszam do zobaczenia naszego domu, pierwszym miejscem po wejściu do gmachu sekretariatu Konferencji Episkopatu. Jest tutaj ten hol, w którym znajduje się portiernia, znajdują się miejsca, w których przychodzący do tego domu jest bardzo serdecznie witany i z otwartością serca przyjmowany. Zapraszam więc dalej. Sercem domu jest oczywiście kaplica, w której się znajdujemy. Kaplica, w której dwukrotnie modlił się błogosławiony Jan Paweł II. Kaplica, w której także przybywający do tego domu biskupi, a także goście spędzają również tutaj na modlitwie swój czas. Jednym z takich największych pomieszczeń sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski jest sala plenarna, na której się znajdujemy. Tutaj właśnie odbywają się przede wszystkim zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Tutaj w tych krzesłach zasiadają księża biskupi. Tutaj obradują, tutaj też dyskutują nad sprawami istotnymi dla życia Kościoła w Polsce. Oprócz sali plenarnej w sekretariacie Konferencji Episkopatu mamy też inne, mniejsze sale, w których odbywają się posiedzenia zespołów, komisji, rad Konferencji Episkopatu Polski, które pracują w ciągu roku. Tutaj się spotykają, tutaj odbywają swoje posiedzenia. Serdecznie zapraszam na pierwsze piętro. Pierwsze piętro to jest serce pracy sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Znajdują się tam biura. Zapraszam. To moje codzienne miejsce pracy, gabinet sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Tutaj w tym miejscu pracuję i to jest także ten czas, w którym mogę w ten sposób służyć Kościołowi. Na pierwszym piętrze znajdują się także inne biura Konferencji Episkopatu Polski, sekretariaty, biuro prawne, urzęduje kierownik sekretariatu Episkopatu Polski, siostry, które tutaj pracują, a także na samym końcu znajduje się gabinet przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Znajdujemy się na trzecim piętrze, tutaj znajduje się biuro ekonoma Konferencji Episkopatu Polski, znajduje się także biuro prasowe. W tym budynku znajdują się również inne instytucje kościelne, na przykład są sekretariaty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych, Męskich, Żeńskich, jest biuro Światowych Dni Młodzieży, jest również biuro Pomocy Kościołowi na Wschodzie, a także Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny spacer po budynku Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję za to, że zechcieliście też obejrzeć to, co stanowi naszą codzienność. Żegnam się z wszystkimi i wracam do codziennej mojej pracy. Szczęść Boże.